Witam Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Nów i Pełnia. Tym razem będę mówiła o Nowiu w Wodniku, który nastąpi za chwilę 28 stycznia o godzinie 1:08 mamy Nów w Wodniku. Zdaję sobie z tego sprawę, że jesteście Państwo znudzeni. Za każdym razem mówię, że Nów oznacza, iż Słońce i Księżyc są w tym samym znaku, no ale tak jest. I tym razem Słońce i Księżyc są w znaku Wodnika. Chciałabym zwrócić uwagę na to, jak bardzo indywidualny jest ten Nów, nawet indywidualistyczny. A dlaczego? Po pierwsze, każdy Nów jest indywidualny. Wielokrotnie już też mówiłam, że energia podczas Nowiu idzie do wewnątrz. Niechętnie się dzielimy tą energią z innymi ludźmi. Zresztą ona się do tego nie nadaje. Wypływa takim bardzo, bardzo wąskim strumieniem. A po drugie, Nów przeżywamy zazwyczaj w pojedynkę, bo gubimy się w myślach, w odczuciach, w wewnętrznych wyznaniach, poszukujemy jakiegoś wskaźnika wewnętrznego. Po trzecie, no to jest Nów w Wodniku, a Nów w Wodniku oznacza, że jest najbardziej indywidualnym znakiem w całym zodiaku. Wodnik już taki jest. A więc spotęgowana energia tego znaku, bo i Słońce, i Księżyc jest w Wodniku, powoduje tak mocno jego indywidualność. Nów nie służy w żadnym razie wypłakiwaniu się na czyimś ramieniu, a tym bardziej Nów w znaku Wodnika, bo Wodnik za bardzo płakać nie potrafi. To Nów bardzo wyjątkowy, bo sam Wodnik jest wyjątkowy. Oczywiście sam Wodnik jest w pewnym sensie na bakier z uczuciami, próbuje je sobie wytłumaczyć na język neuronów i przez to często bywa niezrozumiany. Ten Nów jest bardzo istotny, ponieważ przyniesie za sobą nowe impulsy. Po pierwsze, 20 stycznia Słońce weszło w znak Wodnika, opuściło znak Koziorożca. I to jest dosyć dynamiczna zmiana, ponieważ z ziemskiego znaku Koziorożca Słońce wchodzi do powietrznego znaku Wodnika. No i to oczywiście początkuje nowe koncepcje, a Nów 28 stycznia tylko je przypieczętuje. Trzeba w tym momencie dać się ponieść wewnętrznemu głosowi, który będzie bardzo mocno optował za innowacyjnością własnego życia. Nów to początek. Wodnik lubi początkować wiele rzeczy i w tym właśnie czasie może nam przyjść do głowy coś absolutnie genialnego, totalnie odbiegającego od schematu ogólnego, w którym żyjemy. Powieje wiatr wolności. Dojdzie do głosu potrzeba niezależności i odrzucenia ograniczeń. Trudno będzie ten wiatr zatrzymać. Trudno będzie zdusić pomysły, które właśnie się wykluły. No to jeszcze dlaczego? No, dodatkowo, w tym samym dniu, dokładnie o godzinie 8:39 rano, Mars wchodzi do znaku Barana. I powiem tak, właściwie Mars nie wchodzi. Mars używa galopu, Mars biega, Mars zachowuje się bardzo aktywnie. Mars wchodzi do znaku Barana, to jest znak ognisty, mało tego, Mars włada Baranem. Więc nowe pomysły zostaną przypieczętowane dodatkową, bardzo rozbrykaną, niespokojną, niespożytą energią Marsa, który w tym momencie będzie wspierał wszystko to, co nowe i bardzo, bardzo innowacyjne. Warto jedno zapamiętać. Zmian rozpoczętych na tym Nowiu, takich rewolucyjnych, nie da się w żaden sposób zatrzymać. To już jest proces. Wchodzimy w pewnego rodzaju proces, w zupełnie innego rodzaju rytm, zatem zastanówmy się, co naprawdę chcemy zmieniać. Globalnie jest to potrzeba przede wszystkim nowego duchowego początku i porządku. Indywidualnie podobnie. Wodnikiem rządzi Uran, zwanych przez niektórych planetą duchową, przez innych planetą pokoleniową. W każdym razie, jak zwał, tak zwał, mamy taką sytuację, kiedy w Baranie jest Uran, w znaku Barana jest Mars i te dwie planety wzajemnie się wspomagają. Dodatkowo jeszcze mamy Nów, zatem naprawdę powieje wiatr odnowy i naprawdę tego procesu nic nie zdoła zatrzymać. A jeszcze trochę astrologii. Nów jest w Wodniku. Wodnikiem rządzi Uran. Uran jest w Baranie. Zatem ten wiatr odnowy będzie bardzo silnie wiał
i może nastąpić coś w rodzaju takiego ogólnego, pokoleniowego pragnienia zmian. Każdy z nas będzie to odczuwał indywidualnie, ale również globalnie należy się spodziewać innowacyjności i zupełnie innego sposobu myślenia i postrzegania swojej codzienności. Wodnik jest nieczuły, a księżyc w wodniku nie potrafi kochać. To są takie bardzo ogólne opinie, nie do końca prawdziwe. Ale o czym warto pamiętać, że w tym dniu, w dniu nowiu, jak również podczas dnia następnego, ujrzymy, poczujemy, zrozumiemy, obojętnie w jaki sposób to odbierzemy, jakąś prawdę o sobie. Nie do końca ona będzie wygodna. Będzie wyzuta z emocji, będzie wyzuta z uczuć. To coś w rodzaju takiego spojrzenia okiem uzbrojonym w lupę, w mikroskop, na to, co przeżywamy, co robimy ze swoim własnym życiem. No i to będzie taka prawda bez ogródek i przekłamań. I może podczas tego nowiu nie będziemy jeszcze żądać zmian. Nie do końca będziemy je artykułować, ale zaraz później jak najbardziej będziemy chcieli to zrobić, ponieważ mamy dzień później, dokładnie, koniunkcję Merkurego z Plutonem. I w związku z powyższym uruchamia to energię planet położonych w znakach kardynalnych. Może nie będę wchodziła w szczegóły, ale chodzi o to, że uruchamia się ponownie coś nowego. Dlatego po raz kolejny powtarzam do znudzenia. W tym momencie, 28, 29, to są takie dni, że jeżeli coś się uruchomi, to nie da się tego zatrzymać. I jak zwykle powiem Państwu, dla kogo ten nów jest szczególnie ważny. A zatem nów jest ważny bardzo dla wodników, dla tych zwłaszcza, które się urodziły w okolicach 27 do 31 stycznia. I oczywiście pozostały żywioł powietrza, czyli bliźnięta i wagi. Dla ognia to jest również bardzo mocny dzień, bardzo mocny czas, szczególnie dla baranów, no bo jak wiemy, do znaku barana właśnie wszedł Mars. Oprócz tego lwy i strzelce też będą chciały zmienić pracę, otoczenie, środowisko, zawód, a nawet klimat. Cały żywioł wodny nieco spokojniej odbierze ten nów. Ryby powinny zanurzyć się w refleksji, rak powinien pozostać w zaciszu domowym, a skorpionowi radzę zachować spokój i rozsądek. Cały żywioł ziemski, czyli byki, panny i koziorożce, na razie mogą trwać spokojnie przy swoich dotychczasowych stanowiskach, postanowieniach, układach i związkach. I zazwyczaj po nowiu mamy pełnię. 11 lutego o godzinie 1:34 na nocnym niebie będziemy mogli obserwować pełnię. Pełnia z tego dnia obejmuje dwa znaki, tak jak każda pełnia, czyli Słońce w znaku wodnika, a Księżyc w znaku lwa. Indywidualizm zapoczątkowany nowiem nadal obowiązuje. Właściwie nastąpi jego kontynuacja, ciąg dalszy. Pełnia jest dialogiem, tak jak nów jest monologiem. Pamiętajmy, że energia każdej pełni jest niespokojna i mało stabilna. Najczęściej konfrontujemy z innymi niewygodne prawdy, opinie, osądzamy często innych, czy też domagamy się od nich czegoś, czegokolwiek. Obydwa znaki, w które zaangażowane jest pełnia, należą do jakości stałej, czyli można powiedzieć, że są bardzo mało elastyczne, pewne swoich racji, niechętnie oddają pola innym. Lew i wodnik to urodzeni indywidualiści, chodzące oryginały, nie lubiące ani schematów, ani byle jakości. Tak mi się skojarzyło takie hasło z tą pełnią. Teatr swój widzę ogromny. W związku z tym bardzo dobre są wystąpienia, różnego rodzaju prezentacje swoich racji, ale róbmy to w sposób niezwykle ostrożny, gdyż źle byłoby ten niezwykły czas wykorzystać do kłótni czy zwady. Pamiętajmy, że ten nów to jest taka druga, kolejna po nowiu szansa, by zobaczyć swoje idee, nowatorskie cele w nowym świetle. To jest również
taka sytuacja, kiedy wiemy, słodko nie będzie, bo trzeba coś zmienić, trzeba dużo zmienić i tutaj ta prawda dotycząca konieczności zmian przyjdzie do nas z dużą siłą. Pamiętajmy, że Mars nadal jest w baranie. Do niego dołącza kolejna planeta do znaku barana, czyli Wenus, a temu wszystkiemu patronuje Uran. Czyli jest niespokojnie. Pamiętajmy, że nikt nikogo się nie boi. Pamiętajmy o tym na każdej płaszczyźnie życiowej w tym dniu. Obojętnie co robimy, to nikt nikogo się nie boi. Każdy manifestuje i demonstruje to, co dla niego ważne i to, co sam uważa za słuszne. Zatem unikajmy takiego wykrzyczenia podczas tej pełni swoich racji. Starajmy się naprawdę nawiązać dialog, nawiązać łączność z tą drugą stroną. W tym dniu występujemy bardzo odważnie w obronie swoich marzeń. Wspomniałam o tym, że Wenus weszła do barana i spotyka się z Marsem, czyli feministka spotyka się z anarchistą. Bardzo ciekawa relacja, bardzo ciekawy związek. O ideach wstecznych nie może być mowy. Wojowniczka spotyka wojownika, równie szalonego i zapalczywego jak ona. To są dwie energie bardzo silne, które nie ustępują, które się po prostu nie boją i żądają dla siebie wolności, uznania dla swojej innowacyjności, dla swojego indywiduum. To jest również potrzeba uwolnienia się z niewygodnego, trudnego bądź też nudnego związku i to znowu przyjdzie z bardzo, bardzo dużą siłą. Wreszcie, dzięki położeniu Księżyca we Lwie, pójście za głosem serca będzie łatwe. Uznanie swojej wyjątkowości, czasem też przebicie się przez własną skorupę emocjonalną. Co będzie dobre? Wystąpienia w tym dniu będą szczególnie sugestywne i dramatyczne. Zarówno mową ciała, jak i słowami wyrazimy o wiele, wiele więcej niż kiedykolwiek indziej. Niezwykle łatwo jest poruszyć innych, bo jest się wyrazistą, jest się bardzo jednoznaczną. Łatwo przekonać siłą perswazji. Również tak starannie i prawdziwie dobieramy swoje racje emocjonalne. Łatwo skupiamy na sobie uwagę otoczenia, można w związku z tym zorganizować wystawę, wernisaż, czy też wiec poświęcony szczególnie ważnym problemom. Kierujemy się sercem, mówimy o swoich uczuciach. Warto, nawet jeżeli potem trzeba będzie pakować walizki. Pamiętajmy, że równie łatwo o wystąpienia, jak i o to, aby kogoś urazić. Łatwo kogoś urazimy, ponieważ mówimy zapalczywie. Jesteśmy bardzo emocjonalni w tym czasie i mówimy prosto z serca, co nie każdemu musi się podobać. Nasze myśli będą krążyły wokół niezrealizowanych uczuć i zaniechanych marzeń. Poczujemy wielką ekscytację i ponaglenie w rodzaju albo teraz, albo wcale już tego nie zrobię. Oczywiście wyobrazimy sobie przyszłość, bo wodnik jest zawsze bardzo przyszłościowy. Gdzieś dalej, z kimś, za kim tęsknimy i kto rozumie naszą indywidualność, tak jak nikt inny, bo sam też jest indywidualistą. Bardziej prozaicznie, to w pełnym świetle ujrzymy plany, te plany i te ambicje, które nigdy się nie ziszczą i natychmiast zaczniemy snuć nowe. Zaczniemy wydostawać się z tych starych planów, ze starych zobowiązań po to, żeby móc wejść w rzeczy przyszłościowe, całkiem dla siebie innowacyjne. To jest również taka przepotężna chęć bycia kimś innym niż się jest. I oczywiście w tym momencie ma wielką szansę powodzenia. Zatem wodniki, lwy, barany, wagi, łączcie swe siły celem zmiany swojej rzeczywistości. To oczywiście dotyczy również bliźniąt i strzelców. Zdecydowanie spokojniej w żywiole ziemi. Dla nich gwałtowność ognia czy niepokój powietrza jest czymś totalnie niezrozumiałym. Dla empatycznej wody, czyli dla raka, dla skorpiona, dla ryb, to jest zbyt dużo naraz, zbyt dużo akcji, zbyt dużo ruchu. One chcą od tego odpocząć, więc też lepiej się wycofać, niż brać udział w wydarzeniach,
których się nie czuje i których się nie lubi. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, oczywiście w wypadku, jeśli podobał się Państwu ten odcinek nowiu i pełni. Również zachęcam do oglądania innych moich filmów.